Będziemy dzisiaj debatować w ramach projektu Ad Personam. Jest to projekt, który dąży do stworzenia platformy wolnej wymiany myśli, zderzenia ideologii, konfrontacji poglądów. Dodam również, że wziąć udział w debacie może każdy zainteresowany oraz, że tematy debat wybieramy na naszej grupie na Facebooku Debatawce, do której link znajduje się w opisie oraz do której serdecznie zapraszamy. Również zapraszam do śledzenia naszych social mediów, śledzenia naszych działań, ponieważ często się tutaj odbywają debaty merytoryczne, w których uczestnicy wymieniają się na spokojnie argumentami i myślę, że dużej ilości osób może to przypaść do gustu. Także zacznijmy dzisiejszą debatę. Zacznijmy ją oczywiście od przedstawienia naszych uczestników. Pierwszym z nich jest Julian Rembelski, działacz Młodych Demokratów. Julianie, powiedz coś więcej o sobie. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie osoby oglądające. Witam serdecznie kolegę, który prowadzi, jak i również mojego rywala z Forum Młodych PiS. Jestem działaczem Młodych Demokratów od 3 lat. Mieszkam w Warszawie i również tam działam. Jestem członkiem zarządu warszawskich struktur. Serdecznie zapraszam wszystkie osoby, które mieszczą się w przedziale wiekowym 13-35 lat do Młodych Demokratów, bo jest to możliwość nabycia ogromnego doświadczenia, poznania polityki od kulis. Jesteśmy organizacją tak naprawdę niezależną od partii, dlatego, bo jesteśmy stowarzyszeniem. Jeżeli chodzi o prawo, prawnie jesteśmy stowarzyszeniem, a nie młodzieżówką i nasze relacje z Platformą Obywatelską funkcjonują na podstawie umowy, a nie tego, że jesteśmy, tak jak wcześniej wspomniałem, młodzieżówką. Mamy swoich przedstawicieli w samorządach, ale również i w parlamencie i współpracujemy ściśle z tymi osobami. Jesteśmy w bardzo dobrych relacjach między naszymi kołami funkcjonującymi w całej Polsce i myślę, że bycie młodym demokratą to bardzo fajne doświadczenie, nie tylko i polityczne, ale i życiowe. Dobrze, dziękuję bardzo. Drugim z naszych dzisiejszych uczestników jest Kamil Bartucci, działacz Forum Młodych Prawo i Sprawiedliwość. Powiedz coś więcej o sobie. Cześć, witam wszystkich, witam prowadzącego, witam mojego współrozmówcę. No tak, jestem od 18 roku życia członkiem Prawa i Sprawiedliwości jako partii, ale nie Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości, więc już można powiedzieć, że 6 lat działam w tej organizacji. Wcześniej byłem wicemarszałkiem Parlamentu Młodzieży Miasta Radomia, z którego się wywodzę. Obecnie mieszkam w Warszawie i działam też w ramach struktur Warszawskiego Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście teraz głównie nasza działalność skupia się wokół wyborów, które już nadchodzą wielkimi krokami. Trzeba też oczywiście przyznać, że w tym okresie ta działalność jest szczególnie wytężona, więc absolutnie nie możemy narzekać na brak jakichkolwiek działań. Jest ich naprawdę dużo każdego dnia, zresztą jak widać nawet po tej debacie. Więc generalnie, że aktywnie. Cieszymy się też, że mamy wsparcie takie realne, chociaż ostatnio mogliśmy pokazać na dużej konwencji Młodych Prawa i Sprawiedliwości, w której wziął udział sam prezes pan Jarosław Kaczyński, więc w związku z tym uważam, że naprawdę jeżeli chodzi o forum, jest to organizacja bardzo poważna i prężnie działająca, ale także jest to młodzieżówka, która jest poważnie traktowana przez partię wiodącą, przez Prawo i Sprawiedliwość. A wiem z tego, co rozmawiam z innymi ugrupowaniami, że wcale nie w każdej partii tak to wygląda, więc na szczęście my mamy tutaj pełne wsparcie ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast też jeżeli chodzi o poprzednią działalność, mogę powiedzieć, również jestem pełnomocnikiem radomskich struktur Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Organizowaliśmy wiele konferencji prasowych, czy także organizowaliśmy takie akcje jak Paczka dla Kombatanta. Organizowaliśmy także debaty z udziałem środowisk licealnych. Tak więc naprawdę podkreślam raz jeszcze, że dzieje się i bardzo dobrze. Dobrze, dziękuję bardzo. Myślę, że możemy przejść do naszych pytań, do sedna naszej debaty. Pierwszym z nich jest pytanie z kategorii
postulatów dla przedsiębiorców i pracowników. Który z kandydatów na prezydenta lepiej wpłynie na polską gospodarkę? Jako pierwszy na to pytanie odpowie Julian. Oddaję Ci głos. Rafał Trzaskowski to prezydent wszystkich Polaków. Wsłuchuje się w głos wszystkich, także i przedsiębiorców, osób pracujących, osób młodych. Pamiętajmy też, że gospodarka to również samorządność, bo samorządy dobrze wiedzą, jak wydawać swoje pieniądze, które dostają z budżetu. I Rafał Trzaskowski jako pierwszy zwrócił uwagę na to, aby powstało Centrum Rozwoju Lokalnego. Andrzej Duda na początku wspominał o wielkich inwestycjach, takich jak tam wcześniej CPK czy Przekop Mierzei Wiślanej. Rafał Trzaskowski natomiast od razu zwrócił uwagę na to, że samorządy dobrze wiedzą, jak wydawać swoje pieniądze. Rafał Trzaskowski również dobrze sobie zdaje sprawę, że pieniądze wydawane przez Prawo i Sprawiedliwość nie są dobrze wydawane, nie są rozsądnie wydawane i warto, aby prezydent był takim strażnikiem finansów publicznych wydawanych przez partię rządzącą. Dlatego też wspomniał o wecie podatkowym, aby nierozsądne podatki, aby podatki uderzające w przedsiębiorców, jak i pracowników były wetowane przez prezydenta. Poza tym również warto wspomnieć o tym, że Rafał Trzaskowski mówił o tym, że nastąpi koniec obowiązkowego abonamentu płaconego na telewizję publiczną, która stała się tak naprawdę szczujnią i miejscem, gdzie przychodzi tylko przekaz jednej partii, partii rządzącej. Ponadto warto również wspomnieć o tym, że Rafał Trzaskowski postuluje likwidację podatku dochodowego dla osób, które zarabiają do 30 tysięcy złotych rocznie, czyli około 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Dużo osób na pewno znajduje się w takiej sytuacji, no bo to jest coś, co krąży wokół blisko pensji minimalnej. Dlatego osoby, które pracują, nie mają doskonałych zarobków, nie mają bardzo wysokich zarobków, myślę, że znajdują się w dobrej sytuacji, jeżeli Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem Polski. Co więcej, warto również wspomnieć o tym, że Andrzej Duda 5 lat temu obiecywał wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 8 tysięcy złotych i to się nie udało. Rafał Trzaskowski to obiecuje i mam nadzieję, że słowa dotrzyma i w to wierzę. Dobrze, dziękuję bardzo. Który z kandydatów na prezydenta lepiej wpłynie na polską gospodarkę? Kamil Bartucci, Forum Młodych PiS. No jak mieliśmy poruszać, pan Rafał Trzaskowski zdaje sobie sprawę, tylko wie i to wszystko opiera się na wierze. Natomiast ja chcę się skupić na konkretnych liczbach. Jak doskonale wiemy, przez ostatnie pół roku naszą gospodarkę, naszą politykę gospodarczą zdominował koronawirus. I przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby zmniejszyć skutki dotyczące tej pandemii dla polskich przedsiębiorców i dla polskich pracowników. I bardzo ważne jest to, aby tutaj podać czyste fakty, czyste liczby, które mówią same za siebie. Odkąd została wprowadzona tarcza finansowa, PFR za pośrednictwem banków wypłacił już 56,5 miliarda złotych dla polskich pracowników i przedsiębiorców. Z pomocy tej skorzystało ponad 313 tysięcy firm, które łącznie zatrudniają blisko 3 miliony pracowników. I to jest realna pomoc, to jest realne wsparcie. Dzięki temu, że pan prezydent Andrzej Duda cały czas działa razem z rządem, jest dobra współpraca razem z rządem i pan prezydent jest gwarantem tej dobrej współpracy. Pan Trzaskowski niestety nie jest gwarantem ani dobrej współpracy, ale ani tak naprawdę dobrych pomysłów, które może wprowadzać dla Polski. Więc chciałbym raz jeszcze podkreślić, że w ramach tarczy antykryzysowej mamy takie udogodnienia dla przedsiębiorców, dla pracowników, jak chociażby zawieszenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, ZUS. Mamy także dopłacenie. Państwo będzie dopłacało 40% dla pensji pracownikom. Także dla rolników będzie dofinansowanie w ramach 50% ich normalnego dochodu, żeby właśnie pomóc wszystkim pracownikom i przedsiębiorcom w tych trudnych czasach. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Rząd zapowiedział to i to już jest realizowane, że przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z pożyczki 5 tysięcy złotych, która także jest uwarunkowana bardzo rozsądną metodą, żeby zachęcić ludzi do prowadzenia przedsiębiorstwa. Jeżeli przedsiębiorca
od momentu wzięcia pożyczki będzie przez 3 kolejne miesiące prowadził swój biznes, to ta pożyczka będzie dla niego bezzwrotna. To jest nie dość, że po pierwsze pożyczka, to jeszcze jest umotywowana tym, żeby nie dochodziło do żadnych bankructw, tylko żebyśmy mogli dalej prowadzić przedsiębiorstwa i żeby te skutki koronawirusa były jak najniższe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Julianie, czy chciałbyś się odnieść? Oczywiście, chciałbym się odnieść do słów mojego przedmówcy. Jak bardzo prawdziwe są te obietnice, skoro Andrzej Duda już 5 lat temu obiecywał... To już trwa. Dobrze, przepraszam. Jednakże, jeżeli jak prawdziwe są te słowa w momencie, kiedy Andrzej Duda 5 lat temu gwarantował, że osoby bogatsze nie będą dotknięte dodatkowymi kosztami, a na przykład została wprowadzona danina solidarnościowa, za którą płacą osoby bogatsze. Andrzej Duda także obiecywał, że osoby zarabiające powyżej 120... I rozumiem, że jesteście przeciwko pomocy słabszym. Nie, nie jesteśmy przeciwko pomocy osobom słabszym, tylko nie można pomagać słabszym kosztem osób, które się w życiu czegoś dorobiły. Można to robić poprzez obniżki podatków, poprzez ulgi, poprzez bony, cokolwiek, ale nie można tych nierówności społecznych wyrównywać poprzez zabieranie osobom, które czegoś w życiu się dorobiły. Można to robić poprzez najróżniejsze sposoby, które nie zabierałyby pieniędzy osobom bogatszym, a dawałyby pieniądze osobom biedniejszym, zachęcały ich do pracy. Poza tym danina solidarnościowa też nie jest zbyt dobrym programem, dlatego że wspiera ona opiekunów osób niepełnosprawnych, a nie bezpośrednio osoby niepełnosprawne. Co się stanie, gdy taki opiekun umrze? Osoba niepełnosprawna niczego nie dostanie. Dziękuję bardzo. Tak, oczywiście. Tylko Kamil, mów bliżej mikrofonu. Dobrze. No tutaj mieliśmy pokazany przykład przez Juliana, jaka jest zasadnicza różnica między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską, między Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim. Platforma martwi się o ludzi bogatych, żeby ludzie bogaci nie musieli tracić pieniędzy. Prawo i Sprawiedliwość dba o ludzi potrzebujących, o ludzi, którzy mają średnie zarobki albo nawet o ludzi, którzy mają najniższe zarobki. To jest ta podstawowa różnica między Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim. Widać to nawet po kampanii prezydenckiej, kiedy Rafał Trzaskowski jeździ głównie do dużych miast, tam, gdzie może się cieszyć bezpiecznym, ładnym poparciem, ale nie chce jeździć do powiatów, do najmniejszych gmin, bo doskonale po pierwszej turze zdaje sobie sprawę, że to właśnie tam przegrał i to przegrał z Kretesem. Jeżeli mówimy o powiecie tureckim, to tam Andrzej Duda miał 60% ponad poparcia, więc naprawdę, jeżeli chodzi o tą różnicę, ona teraz została podana jak na dłoni. I za to dziękuję bardzo, moje ukłony. Ja nie chciałbyś odpowiedzieć? Pozwolę sobie tylko wspomnieć, że jeżeli już mówimy o osobach biedniejszych, to co prawda skrajne ubóstwo spadło, jednakże samo ubóstwo w Polsce wzrosło. Więc nie wiem, czy Prawo i Sprawiedliwość tak umiejętnie, ale możemy bez przerywania. Tak więc, jeżeli nie wiem, czy Prawo i Sprawiedliwości najlepiej wychodzi pomaganie osobom ubogim. Dziękuję. Kamilu, chciałbyś odpowiedzieć? Znaczy, no to czy wychodzi pomoc osobom ubogim, no to przede wszystkim widzimy po pierwszej turze wyborów, kiedy pan prezydent Duda miał 13 punktów procentowych różnicy między kontrkandydatem Rafałem Trzaskowskim. Dziękuję. Julian? Ja przypomnę, że prezydent Austrii Alexander von der Bellen przegrywał w pierwszej turze tak mniej więcej podobnym stosunkiem głosów, po czym w drugiej turze wygrał. Tak więc radziłbym do kolegów z Prawa i Sprawiedliwości oraz Forum Młodych PiS, aby nie byli tacy pewni wygranej i nie dzielili skóry na niedźwiedzi. Dziękuję bardzo. Jeżeli pan Rafał Trzaskowski przeniesie się z Polski do tamtego państwa, być może tak będzie. Myślę, że zeszliśmy trochę z tematu, dlatego prosiłbym o powrót do gospodarki. Julia. Julian, chciałbyś powiedzieć?
No, już się wypowiedziałem na ten temat w mojej pierwszej wypowiedzi, tak więc myślę, że tutaj możemy przechodzić dalej. Znaczy, jeżeli mógłbym, to chciałbym tylko jedną rzecz dodać co do gospodarki właśnie, no to warto to zauważyć. Komisja Europejska, więc tutaj tym bardziej musi być to źródło zaufane ze strony pana Rafała Trzaskowskiego. Ostatnio na konferencji prasowej podała, że Polska jest jednym z trzech państw, które będą miały najniższe stopnie koronawirusa. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o nasze PKB, zmaleje ono o około 4%. Niemieckie będzie to ponad 6%, włoskie to będzie ponad 11%. Więc z tego też względu, jeżeli mówimy o tym, kto będzie gwarantem dobrego rozwoju gospodarczego Polski, to te liczby pokazują same na siebie i Komisja Europejska sama to potwierdziła swoim wystąpieniem, że będzie to prezydent Andrzej Duda, który się przyczynił do tych wyników właśnie. Ja nie chciałbyś odpowiedzieć? Nie, dziękuję bardzo. Dobrze. To myślę, że możemy przejść do kolejnego pytania. Brzmi ono. Oczywiście, kategoria tego pytania to jest polityka zagraniczna oraz to pytanie brzmi, kto powinien być najważniejszym sojusznikiem Polski? Może Unia Europejska, może Stany Zjednoczone, czy może jednak Rosja bądź Chiny? Oddaję głos Kamilowi. Dziękuję bardzo. No oczywiście polityka w tym zakresie pana prezydenta Andrzeja Dudy jest bardzo jasna, jak i całego Prawa i Sprawiedliwości. My w tym kierunku podejmujemy konkretne działania i jasno mówimy, że naszym jednym z najważniejszych sojuszników są właśnie Stany Zjednoczone na czele z panem prezydentem Donaldem Trumpem. Te wzajemne spotkania pana prezydenta Andrzeja Dudy i pana prezydenta Donalda Trumpa to tylko potwierdzają. Więc chciałbym też przypomnieć, że czasów pana Komorowskiego pan prezydent Barack Obama składał obietnice chociażby dotyczące tarczy, tutaj jeżeli chodzi o osłony tarczy, a później się z tego wycofał i tego nie zrobił. Oczywiście bardziej postawił na relacje z Rosją niż z Polską. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o obecność wojsk amerykańskich na terenie Polski, to jest to też przede wszystkim bardzo ważny aspekt psychologiczno-polityczny, który robi taki wybieg w przód. Pokazuje to, że nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi nie opierają się tylko i wyłącznie na zakresie deklaracji. To są przede wszystkim działania. Jeżeli wojska amerykańskie już stacjonują w Polsce, pokazuje to powagę naszych relacji i pokazuje to też pozycję Polski, że jest w stanie realnie zdziałać coś na arenie amerykańskiej. I chciałbym też zauważyć jedną bardzo ważną rzecz. Że skoro teraz wojska z Niemiec amerykańskie będą przenoszone do Polski, bardzo ważna kwestia dotycząca tego, że w razie zagrożenia nie będziemy mieli sytuacji tak, jak była w historii znana, że co najwyżej w razie jakiejś agresji czy ze strony najbardziej Rosji pokazuje swoją postawę do innych państw, że my będziemy mieli ze strony Ameryki tylko wsparcie na zasadzie trzymamy kciuki. W razie czego potępimy, ale trzymajcie się, dacie radę. Nie ma takiej możliwości. To nie są tylko deklaracje, to będzie jasne działanie, to jest realne wspieranie polskiej obrony. I na tym zakresie uważam, że Ameryka jest naszym największym sojusznikiem. I czy to się komuś podoba, czy nie, Ameryka teraz jest najpoważniejszym państwem na świecie i jest najmocniejszym państwem. Oczywiście, jeżeli chodzi o Chiny, mieliśmy też kwestie dotyczące jedwabnego szlaku. Jeżeli chodzi o relacje z Rosją, no, jeżeli Rosja będzie gotowa do poważnego, do konstruktywnego dialogu z Polską, to Rosja też jak najbardziej powinna być naszym partnerem, tak jak każde inne państwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Kamilu. Ponawiam, jeszcze raz bardzo się proszę, żebyś mówił bliżej mikrofonu. Tymczasem oddaję głos Julianowi. Jedyne, z czym mogę się zgodzić z moim przedmówcą, to relacje z Rosją. I tutaj jest pełna zgoda. Jeżeli Rosja będzie dalej brwiła zabawy w oligarchię, no to nie ma tutaj zgody na to, abyśmy nawiązywali jakichś relacji z Rosją. Tym bardziej, że Rosja sobie też widać pozwala, jeżeli chodzi o zabieranie ziem Ukrainie. I powinniśmy tutaj być solidarni. Zarówno z Prawem i Sprawiedliwością, jeżeli chodzi o nasz stosunek do Rosji. Jednakże nie zgodzę się z tym, kto powinien być naszym głównym sojusznikiem, dlatego że powinniśmy postawić na Unię Europejską, w której jesteśmy, która jest z nami blisko, która nas wspiera finansowo
I czas na to, aby Unia Europejska nie wspierała nas tylko finansowo, ale żebyśmy również zapewnili sobie bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Nie mowa jest tutaj o armii czy właśnie o jakichś wojskach Unii Europejskiej, ale chodzi tutaj o takie bezpieczeństwo cybernetyczne, czyli że powinniśmy być wolni od ataków hakerskich, abyśmy mieli wolny biznes w internecie. Być może wojska Unii Europejskiej to daleka nam rzecz. Ale powinniśmy już powoli o tym myśleć. NATO nie zawsze będzie blisko nas, tak samo jak w Polsce samorządy. Tak nie zawsze NATO może nam gwarantować bezpieczeństwo, bo Stany Zjednoczone jednak nie są blisko nas. I też trochę powstaje taki stereotyp Wielkiego Polaka, jeżeli chodzi o nasze relacje z Stanami Zjednoczonymi. Ja tutaj nie chcę się śmiać z tego zdjęcia, że Andrzej Duda podpisywał dokument na stojąco, klęcząc. Nie, w żadnym wypadku tego nie wyśmiewam, jednakże później powstawało zdjęcie, gdzie Andrzej Duda siedział i podpisywał jakąś kartę. I dużo osób podawało dalej to zdjęcie, mówiąc, że to jest wielki sukces Polski. To była tylko jakaś karta pamiątkowa, karta, która nie miała żadnego znaczenia dyplomatycznego. I tutaj chodzi o to, abyśmy nadmiernie się nie cieszyli tym, że mamy jakieś relacje z kimkolwiek i ktoś nas docenia. Poza tym jeszcze tylko pozwolę sobie dodać, to za rządów Platformy Obywatelskiej zostały wprowadzone wojska Stanów Zjednoczonych w Polsce i to za rządów Platformy Obywatelskiej przewodniczącym Rady Europejskiej został Donald Tusk, a to za rządów Prawa i Sprawiedliwości poniósł on, rząd Prawa i Sprawiedliwości poniósł samotną porażkę, przegrywając 27 do 1, gdzie zostawiliśmy zostawieni nawet przez Węgry. Dziękuję bardzo, Kamilu. Chciałbyś się odnieść? Chciałbym się odnieść i przede wszystkim chciałbym też mojego współrozmówcę zachęcić do tego, żeby czytał na temat sytuacji w Stanach Zjednoczonych i może dzięki temu uzmysłowiłby sobie, że przy biurku prezydenta Stanów Zjednoczonych może siedzieć tylko prezydent Stanów Zjednoczonych, nikt inny. A sam fakt, że prezydent innego państwa w ogóle mógł w gabinecie owalnym przy biurku pana prezydenta Donalda Trumpa podpisać dokument, świadczy o tym, że jest to relacja otwarta i jest to poważne traktowanie innego państwa, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące Unii Europejskiej. I jeżeli chodzi też o Unię Europejską, to Donald Trump odwiedził w pierwszej kolejności Polskę i to też dało duży wyraz, jeżeli chodzi o te relacje. Natomiast co do samej Unii Europejskiej, co do Brukseli, oczywiście my jesteśmy w Unii Europejskiej, nikt nigdy temu nie zaprzeczał. Mimo tego, że opozycja wiele razy mówiła, że dojdzie do czegoś takiego jak polexit, bardzo często straszyła Polaków. Prawo i Sprawiedliwość ma zamiar wyjść z Unii Europejskiej. To są oczywiście wszystko i wyłącznie banieluki i można te historie schować między bajki. Natomiast też jeżeli chodzi o Unię Europejską, to wcześniej za Platformy Obywatelskiej było niestety tak, że władze polskie były bardzo, ale to bardzo spolegliwe wobec Brukseli, a sam Donald Tusk dostawał ordery właśnie od Angeli Merkel, której teraz w Brukseli, w Unii Europejskiej usłusznie pomaga i dzięki niej tak naprawdę ma wszystkie swoje posady i swoją pozycję w Unii Europejskiej. Więc w związku z tym, jeżeli Polska w końcu od 2015 roku zaczęła jasno, konkretnie stawiać swoje cele, zaczęła stawiać na Grupę Wyszehradzką, no to Brukseli rozumiem, że może się to nie podoba, ale to jest właśnie działanie na podstawie partnerstwa. I Bruksela powinna to zrozumieć. Dziękuję. Dziękuję. Julianie, chciałbyś odpowiedzieć? Tak, odniosę się oczywiście. Po pierwsze, mamy notorycznie konflikty z Unią Europejską. Po drugie, to, że Donald Tusk dostał medal w Niemczech, niczego nie zmienia. I to nie jest jakiś medal za posłuszeństwo Niemcom. Po drugie, mówił tutaj kolega wcześniej o Grupie Wyszehradzkiej. Ja tylko przypominam, że Grupa Wyszehradzka, o której wcześniej kolega wspominał, również popierała Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Tak więc no, jakoś ciężko widać tą współpracę i solidarność w Grupie Wyszehradzkiej. Po drugie, przepraszam, po trzecie, Polska wypracowała, uzyskała 441 miliardów złotych budżetu i to właśnie miało miejsce za rządów Platformy Obywatelskiej. Więc myślę, że takie realne pieniądze, jakie otrzymujemy na rozwój naszego państwa, na rozwój kolei, samorządów,
i wielu innych instytucji kultury nie jest niczyją podległością, tylko jest ciężką walką o to, abyśmy mogli jako państwo, które wyszło z komunizmu za żelaznej bariery, mogło się w końcu rozwijać na standardy europejskie. Poza tym łaskawie przypominam o tym, jak mieliśmy aferę z IPN-em, o polskich obozach śmierci, gdzie weszliśmy w konflikt z Izraelem, a jak dobrze wiemy, Izrael ma dobre relacje z Zjednoczonymi. Ja również przypomnę o tym, że mówił wcześniej kolega o dobrych relacjach z Zjednoczonymi. Czy to my przypadkiem właśnie nie mamy problemu, że jesteśmy bardziej podlegli Stanom Zjednoczonym? Dlaczego mieliśmy robić Fort Trump, który kosztowałby nas 7,5 miliarda złotych? A co jeżeli doszłoby do zmiany prezydenta? Dlaczego my tak bardzo staramy się podlizać Stanom Zjednoczonym? Dlaczego się cieszymy, tak jak wcześniej kolega wspomniał, dlaczego się cieszymy z tego, że nasz prezydent wszedł do gabinetu owalnego innego prezydenta? Czy to naprawdę powinno nas cieszyć, że nasz prezydent ma wstęp do gabinetu innego prezydenta? No nie, powinny nas cieszyć realne skutki, realne efekty tego, co działo się w naszej dyplomacji, a właśnie miało miejsce to za rządów Platformy Obywatelskiej. Realne pieniądze, realna pomoc, realna współpraca. Dziękuję bardzo. Kamilu, czy chcesz się odnieść? Tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o Grupę Wyszehradzką, to polecam zobaczyć, że w ostatnim czasie właśnie wszyscy przedstawiciele Grupy Wyszehradzkiej mieli spotkanie razem z panem prezydentem Andrzejem Dudą i z panem Mateuszem Morawieckim, więc jakiekolwiek twierdzenia mówiące, że ta współpraca jest zła, są po raz kolejny jedynie możliwe do wsadzenia między bajki. Natomiast też jeżeli chodzi oczywiście o Unię Europejską i to, że Unia Europejska nas atakuje, jeżeli chodzi o kwestie polityczne, to jest to, co mówiłem już wcześniej. Jeżeli polski rząd w pewnym momencie dla Brukseli po zmianie władzy zaczął twardo stawiać swoje stanowisko, to oczywiście, że im się to nie podoba i będą na wszystkie możliwe sposoby starać się to zmienić i będą starać się złamać tą rację stanu, którą teraz prezentujemy. Natomiast jeżeli chodzi też o współpracę i o możliwości Polski w Unii Europejskiej, to przypominam, że nie kto inny, jak właśnie pan Janusz Wojciechowski jest komisarzem do spraw rolnictwa i dzięki temu też będziemy mogli mieć znaczne środki dla polskiego rolnictwa i to na pewno przyczyni się do tego, że będziemy mieli lepsze pozycje negocjacyjne. Więc tutaj po raz kolejny spory z Brukselą wynikają na tle politycznym tylko dlatego, że polski rząd w końcu zaczął stawiać na polskie interesy. Natomiast to nie oznacza, że nie może być dialogu i to nie oznacza, że Polska nie może teraz dalej zyskiwać dla polskich interesów i dla polskich chociażby rolników, tak jak wspomniałem wcześniej. Dziękuję. Dziękuję. Julian, czy chcesz odpowiedzieć? Co do komisarza polskiego do spraw rolnictwa, to tylko przypomnę, że ten komisarz z pierwszego przesłuchania w Parlamencie Europejskim nie był w stanie odpowiedzieć praktycznie na żadne pytanie. Dopiero przy ponownym procesie został przyjęty. Tak więc no nie wiem, czy to jest taka nasza siła w Europie. Poza tym nie wiem też, jakie są polskie interesy, które chcemy realizować w Unii Europejskiej, bo póki co nie widzę żadnej walki o polską rację stanu, tylko raczej buntowanie się w momencie, kiedy Unia Europejska mówi, że po prostu łamiemy standardy praworządności w Polsce, na przykładzie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, gdzie sędziowie są karani za to, że mają po prostu jakieś zdanie. Dobrze, dziękuję. Kamil? Znaczy, jeżeli bym mógł, oczywiście w kwestii Unii Europejskiej, no to jest kolejny przykład, który został przedstawiony. Platforma Obywatelska, pan Rafał Trzaskowski i to tak było za poprzednich rządów, tak jest nadal, no bo to myślenie w Platformie się nie zmienia. Dobrze jest wtedy, kiedy chwali nas Bruksela. Wtedy jest dobrze. Natomiast wtedy, kiedy Polska ma własne zdanie i rząd w końcu patrzy na polskie interesy, no to wtedy już nie ma współpracy. A jeżeli pan Janusz Wojciechowski by naprawdę tak marnie wyszedł w pierwszym przesłuchaniu, no to zakładam, że te elity brukselskie, które są tak oświecone, no to na pewno by go nie wybrały w drugim. Więc tutaj też jednak prosiłbym, żebyśmy nie umniejszali Polakom w Unii Europejskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie słyszę kolegi prowadzącego.
Nie słyszę prowadzącego. Coś się wydarzyło? Dobrze, dziękuję bardzo. Teraz o ostatnią ripostę poproszę Juliana. Przechodzimy do kolejnego pytania. Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, tutaj kolega wspomniał o tym, że fajnie było za platformę, gdy Bruksela nas wspierała. Nie w żadnym wypadku. Fajnie było, gdy Bruksela, gdy inne państwa Unii Europejskiej miały nas za co chwalić. Bo przez lata byliśmy zieloną wyspą. PKB w naszym kraju się rozwijało mimo kryzysu w Unii Europejskiej i chcielibyśmy, aby Polska wróciła na tą drogę, gdzie Unia Europejska ma nas za co chwalić, a nie, że chcemy być chwaleni za to, że jesteśmy komuś posłuszni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przejdźmy zatem do kolejnego pytania. Brzmi ono, który z kandydatów ma lepsze postulaty dla młodych ludzi oraz jak ułatwić start w dorosłym życiu? Oddaję głos Julianowi. No to przede wszystkim Rafał Trzaskowski zna problemy młodych. Rafał Trzaskowski jako prezydent Warszawy rozmawia, jest cały czas w dialogu z Młodzieżową Radą Warszawy. I Rafał Trzaskowski spotykał się z ludźmi młodymi i dobrze sobie również zdaje sprawę, że młodzi to nie tylko puste obietnice i gwarancja tego, że będą mieli jakieś pieniądze, ale młodzi, gdzie to również przyszłość. A przyszłość jest bardzo teraz związana z naszą sytuacją polityczną. Dlatego Rafał Trzaskowski obiecuje 10 tysięcy złotych na ekoinwestycje oraz Zielony Ład w Polsce, neutralność klimatyczną, czyli to, aby ludzie młodzi mogli w przyszłości żyć bezpiecznie, bez, że tak powiem, bycia świadkami tych zmian klimatycznych, aż tak złym wydaniu, jakie nadchodzą. Widzimy to już dzisiaj, w wakacje, w pogodę, kiedy powinno być ciepło i powinno być może czasami padać, dochodzi notorycznie do mieszanki upałów i burz. Poza tym w dobie koronawirusa zauważyliśmy, że dużo ludzi młodych nie miało komputerów, nie ma internetu. Nauczyciele również mieli z tym problemy, dlatego Rafał Trzaskowski zauważył ten problem i gwarantuje internet w każdym domu dla każdego dziecka. To mogłoby przede wszystkim pomóc w nauce i przygotowałoby nas na ewentualny wypadek, gdybyśmy znowu byli zamknięci w domach przez jakiś problem. Poza tym Rafał Trzaskowski również zwrócił uwagę na to, że wojsko jest mało prestiżową służbą i chciałby, aby każdy człowiek młody po służbie wojskowej otrzymał specjalne stypendium, które pomogłoby mu przede wszystkim na to, aby wojsko było czymś prestiżowym, ale również, aby warto było być kimś po służbie wojskowej. Poza tym dużo ludzi młodych chciałoby w końcu móc zamieszkać samym. I przypomnę tylko, że program Mieszkanie dla Młodych w ciągu roku przyniósł ponad 20 tysięcy miejsc mieszkalnych dla młodych ludzi, a program Mieszkanie Plus nie ma tyle mieszkań dla młodych, ile powinno być. Jest tam może około 800 mieszkań w ciągu kilku lat, a w ciągu roku Platforma Obywatelska zdołała dać młodym ponad 20 tysięcy miejsc mieszkalnych. Rafał Trzaskowski chciałby powrócić do tego i chciałby również, aby państwo gwarantowało wkład własny w kredyt mieszkaniowy, co pomogłoby młodym ludziom wyprowadzić się z domu i żyć na własny koszt. No i jeszcze na koniec chciałbym tylko wspomnieć, że młodzi ludzie z wsi i mniejszych miast mieliby stypendium około 1000 zł za wyniki, za najlepsze wyniki i oceny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Który z kandydatów ma lepszą ofertę dla młodych? Kamil Bartucci, Forum Młodych PiS. No jak słyszeliśmy w ostatnim zdaniu, młodzi mieliby, no ale nie mają. Natomiast ja też odniosę się po prostu po raz kolejny do konkretów. Jeżeli chodzi o pana prezydenta Andrzeja Dudę, to mamy przede wszystkim, chciałbym oczywiście z uwagi na czas, chciałbym wspomnieć o dwóch takich najistotniejszych rzeczach, które zostały wprowadzone w ramach ułatwień dla ludzi młodych. Po pierwsze, jest to zerowy podatek PIT dla osób do 26 roku życia, który jest realnym wsparciem i są to realne pieniądze, które zostają w kieszeniach każdego młodego Polaka. I dzięki temu można te pieniądze przeznaczyć albo na studia, albo na materiały, na kursy językowe,
naprawdę te pieniądze można spożytkować i dzięki temu zostaje więcej w naszym budżecie. I to jest realne wsparcie, to nie są kolejne puste obietnice, jak za Platformy, że będzie, nic z tego nie było, a jedyną równość, jaką uznawali, to dotyczącą podniesienia wieku emerytalnego, niestety. Więc idąc dalej, mówimy też o drugiej sprawie. Pan prezydent Andrzej Duda, bezpośrednio on, wprowadził startupy w pałacu. Jest to bardzo istotne przedsięwzięcie, ponieważ dzięki temu pan prezydent umożliwia ludziom młodym, młodym startupowcom, młodym przedsiębiorcom, ci, którzy mają pomysł na biznes i chcą po prostu rozwijać swoje przedsiębiorstwa, umożliwia im wyloty zagraniczne, oczywiście w te państwa, gdzie ma wizyty oficjalne, umożliwia im dzięki temu rozmowy z biznesmenami, umożliwia im rozmowy z dużymi przedstawicielami firm, z dużymi koncernami i dzięki temu młodzi Polacy mają bezpośrednie i realne wsparcie od pana prezydenta Andrzeja Dudy. Nie są to tylko kwestie oparte na wierze. To już się dzieje, to już jest, to już cały czas działa i funkcjonuje. Młodzi ludzie mają taką okazję i mają szansę. Oczywiście, mówiąc jeszcze o innych rzeczach, to przede wszystkim też wsparcie dla młodych ludzi. Pan prezydent jasno określał o programie 500+. Jest to wprowadzone. Platforma Obywatelska mówiła, że nie ma pieniędzy, nie będzie. Później jednak się okazało, że pan Grzegorz Schetyna chciał także na każde dziecko, co później zostało wprowadzone, jest na każde dziecko 500+, ale także wyprawka 300+. To są realne działania, które już zostały wprowadzone dzięki panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Julian, czy chciałbyś się odnieść? Oczywiście. Nie wiem, dlaczego kolega cały czas się odnosi do starych relacji Platformy Obywatelskiej, do kwestii finansowych, kiedy Rafał Trzaskowski nie był ministrem finansów, a rządy do 2023 roku będzie miało Prawo i Sprawiedliwość. Tak więc tutaj też nie wiem, po co jest taki argument przytaczany. Jeżeli chodzi o ludzi młodych, to Platforma Obywatelska gwarantowała program Mieszkanie dla Młodych, realne wsparcie właśnie dla osób młodych, które chcą zamieszkać samemu. A po raz kolejny kolega z Prawa i Sprawiedliwości pokazuje, jak rozdawane są pieniądze publiczne, a za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u na przykład młodzi uczniowie gimnazjum otrzymywali darmowe podręczniki, co również było bardzo fajnym wsparciem dla osób młodych, a też nie wydawało niepotrzebnie pieniędzy publicznych. Program 500+, co prawda, jest dobry w założeniach, jednakże te 500+ już nie jest tak naprawdę 500 zł dla dzieci, dlatego że również się składają na to podatki. Nowe podatki, ponad 30 podatków, które Prawo i Sprawiedliwość zdążyło wprowadzić w ciągu ostatnich 5 lat. Tak więc te 500+ tak naprawdę nie jest już żadnym realnym wsparciem dla osób młodych. Dziękuję bardzo. Kamil, czy chciałbyś odpowiedzieć? Tak, oczywiście, no, twierdzenie, że program 500+ nie jest realnym wsparciem. Naprawdę chciałbym, żeby kolega wyszedł z takiej szklanej bańki pana Polskiego i żebyście zaczęli w końcu naprawdę rozmawiać z Polakami, nie tylko ze swoimi zwolennikami, którzy są z bogatych miast i którzy są bogaci i nie chcecie, żeby tracili pieniędzy, tylko naprawdę z prawdziwymi, realnymi problemami Polaków. I wtedy zobaczycie, że 500+ cały czas pomaga, nic w tej kwestii się nie zmieniło. Jeżeli natomiast chodzi o takie działania pana Trzaskowskiego, oczywiście no, pan Trzaskowski nie był wcześniej ministrem finansów, ale nie zmienia to żadnego faktu, że pan Trzaskowski przecież cały czas jest członkiem Platformy Obywatelskiej, bo cały czas jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, bierze pełną odpowiedzialność za to, co się działo, ale także co się teraz dzieje, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, o jej podejście do różnych spraw. Jeżeli Platforma Obywatelska chociażby mówiła wcześniej, że nie ma pieniędzy, to też bardzo dobrze pokazuje to, co powiedział wcześniej kolega, że po co wydawać, po co rozdawać pieniądze, jeżeli ja słyszę, że pieniądze przeznaczone na polskie dzieci, na polskie rodziny, to jest rozdawnictwo bez sensu, bo można pomagać w inny sposób, gdzie nie będzie trzeba wydawać pieniędzy, to naprawdę czasami zaczynam się bardzo głęboko zastanawiać, jak bardzo Platforma Obywatelska potrafi być jeszcze szczera, jeszcze dobitniej pokazywać, jakie ma podejście do Polaków. Żadna złotówka, która jest przeznaczona na polskie dzieci, na polskie rodziny, nie jest
żadnym rozdawnictwem, żadnym. To jest inwestycja, to jest pomoc dla polskich rodzin. Do tego jest polskie państwo, do tego jest polski prezydent i do tego jest polski rząd, żeby pomagać Polakom. I każde środki na to przeznaczone nie są żadnym rozdawnictwem i nigdy nie będą zmarnowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Julian, czy chciałbyś zrepostować? Tak, oczywiście, bo kolega tutaj podkreślał o polskim prezydencie. Niezależnie, czy ten prezydent będzie z Platformy, czy z PiSu, czy z jakiegokolwiek innej partii, czy z jakiegokolwiek innego środowiska, będzie prezydentem Polski. Tak samo rząd będzie rządem polskim. A kolega chyba bardzo dużo musiał czytać nauk o populizmie, bo ja pamiętam, że są również takie metody jak obniżki. Obniżki, bony, które pozwoliłyby na to, żeby ludzie płacili mniejsze podatki, mieli więcej pieniędzy we własnych kieszeniach i dobrze by wiedzieli, jakby te pieniądze wydać. A 500+ jest co prawda wsparciem, ale nie jest realnym wsparciem, bo tak jak wcześniej zdążyłem wspomnieć, podatki, którymi są obciążeni obywatele, sprawiają, że te 500+ jest tak naprawdę, nie jest wielkim wsparciem, tylko co prawda też nie można już wycofywać tego programu. I Rafał Trzaskowski dobrze tutaj już wspominał, że nic, co zostało dane, nie zostanie odebrane. Tak więc też nie rozumiem trochę takiego skrytego straszenia tym, że jeżeli Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem, to tych pieniędzy nie będzie. Politycy zmieniają zdanie i to nie raz, i to w niejednej kwestii, i to prawdziwy polityk potrafi przyznać się do błędu i zmienić zdanie. I Rafał Trzaskowski już mówił, że 500+ nie zostanie odebrane, tak więc nie rozumiem ataków w jego stronę w tym temacie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Kamil, czy chciałbyś odpowiedzieć? Tak, no oczywiście. Jeżeli mówimy o tym, że politycy zmieniają zdanie, no pan Rafał Trzaskowski oczywiście pokazał to wielokrotnie, nawet nie pamiętał, że był posłem Platformy Obywatelskiej. Później jednak sobie o tym przypomniał, też zmienił zdanie. Zmieniał zdanie w kwestii wieku emerytalnego, że oczywiście to był błąd, wcześniej zrobili tak, teraz jednak twierdzi, że powinien być obniżony. Wcześniej mówili, że nie ma pieniędzy. I teraz ciekawy jestem, w jaki sposób będą potrafili utrzymać te pieniądze, żeby faktycznie 500+ dalej funkcjonowało. Naprawdę, nawet możemy spojrzeć na kwestię dotyczącą Warszawy, na to, jakim pan prezydent Trzaskowski jest prezydentem Warszawy. Ile obiecał, a ile z tych obietnic zrealizował. I to już daje wszelkie podstawy do tego, żeby powiedzieć, że tak, pan Rafał Trzaskowski zmienia zdanie. I to nie jest żadne straszenie. To są realne fakty z przeszłości, bo niestety dla Platformy Obywatelskiej, ale pan Trzaskowski nie został wyciągnięty nagle dzisiaj z podziemia. Działa już bardzo długo i bardzo prężnie w polskiej polityce. Pokazał, na co go stać, co potrafił zrobić, jak bardzo zmieniał swoje zdanie, swoje stanowiska. Tak samo teraz będzie. Tak więc to nie jest żadne straszenie. To są po prostu czyste fakty. To, jak pan Trzaskowski postępował i to, jak postępuje teraz. Nawet nie musimy odnosić się do tego, co było za poprzedniej władzy. Możemy powiedzieć o tym, co jest teraz w trakcie kampanii wyborczej. Pan Trzaskowski mówił, że bardzo by się cieszył, jeżeli byłby pierwszym prezydentem Warszawy, który udzieli ślubu parze homoseksualnej. A teraz już nie jest taki chętny do tego. Bo jeżeli pojawiła się okazja, żeby wziąć głosy Konfederacji, to już lepiej nie mówić o związkach homoseksualnych, bo mógłby czasami pan Trzaskowski stracić jednak część elektoratu. Więc to są wszystko fakty, powtarzam raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Zanim przejdziemy do kolejnej riposty, to proszę tylko bardzo o to, żeby się trzymać tematu i żeby unikać właśnie z niego schodzenia. Julian. To jeszcze tylko się odniosę do rządu w Warszawie. Rafała Trzaskowskiego pozytywnie ocenia ponad 70% warszawiaków. Rafał Trzaskowski dał ludziom darmowe żłobki, zazielenia tereny, tak więc spełnia swoje obietnice. Wspiera również młodych ludzi, którzy nie mogli iść do swoich szkół przez deformę edukacji. 40 tysięcy miejsc brakowało dzieciom, które chciały iść do liceum, a musiały się przejść do technikum, ponieważ nie było miejsc w szkołach. Rafał Trzaskowski zapewnił te 40 tysięcy miejsc. Przez deformę edukacji teraz młodzież musi się kształcić w szkołach, które są pełne uczniów, które są zapełnione. Jeżeli chodzi o dotrzymywanie obietnic, to Rafał Trzaskowski jest w tym bardzo dobry. Nie rozumiem, dlaczego jest tutaj uśmiech.
Kadencja Rafała Trzaskowskiego również się nie skończyła jako prezydenta Warszawy. Ja przypominam, że wybory na prezydenta Warszawy w roku 2018 minęły 2 lata z 5-letniej kadencji, a Rafał Trzaskowski już zdążył dotrzymać część danej obietnicy. Tak więc nie rozumiem też tutaj ataków Rafała Trzaskowskiego w tych kwestiach. Ja chciałbym jednak odpowiedzieć, bo to jest kolejna nieprawda, oczywiście, proszę, serwowana naszym widzom. Niestety dla pana Rafała Trzaskowskiego internet nie zapomina. Wystarczy wejść sobie właśnie w internet, wpisać coś takiego jak obietnica pana Rafała Trzaskowskiego i uświadomimy sobie, że pan Rafał Trzaskowski, kiedy startował na prezydenta Warszawy, złożył 77 obietnic wyborczych. 77. Zrealizował z tego, no, całe 5 obietnic. Daje nam to wynik niezrealizowania 93% swoich obietnic wyborczych. Mówienie w tym momencie, że Rafał Trzaskowski jest dobry w spełnianiu obietnic wyborczych, jest dla mnie naprawdę totalną abstrakcją. Ja rozumiem, że ludzie, ludzkie mózgi naprawdę mają wysoki poziom fantazji, ale to już przerasta, naprawdę to już przerasta. Wystarczy sięgnąć do internetu. Nie żyjemy w czasach średniowiecznych. Wszystko widać, wszystko jest naocznie. To, co powiedział pan Trzaskowski. 93 niezrealizowane obietnice. A w kwestiach drzew, które pan Trzaskowski miał sadzić, to pan Trzaskowski później powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że Polacy go źle zrozumieli. Że to wcale nie mówił, że do 2020 roku będzie milion drzew. To źle go zrozumieli Polacy. Jeżeli chodzi o kwestię kopciuchów, to pan Trzaskowski też obiecał wymianę wszystkich w całej Warszawie. A do tej pory ile zostało zmienionych? 22. W całej Warszawie 22. Więc naprawdę nie brnijcie w te bajki. I patrzmy na fakty. Dziękuję. Dziękuję bardzo i o ostatnią poproszę, o ostatnią ripostę poproszę Juliana. Dobrze, to ja tylko wspomnę, że Prawo i Sprawiedliwość ze względu na to, że nie zdołało wygrać w Warszawie, zabiera w Warszawie regularnie pieniądze z budżetu, przez co Warszawa musi sobie radzić sama, pozostawiona na własny los i burmistrzowie innych miast, tak jakby na przykład stolica Węgier, wspiera Warszawę i jest z nią solidarna w działaniu. Ja tylko przypomnę również, że takimi bezsensownymi działaniami, jak na przykład zmiana systemu segregacji śmieci czy zmiana w prawie podatkowym sprawiła, że Warszawa otrzymuje mniej pieniędzy w budżecie i musi sobie sama radzić i jakoś pieniądze uzyskać. Dlatego nie dziwcie się, że część obietnic Rafał Trzaskowski nie może realizować przez to właśnie, że tych pieniędzy zaczyna po prostu brakować, a to dlatego, że te pieniądze zabieracie tym, którzy was nie popierają. I taka jest prawda. Jeżeli ktoś nie popiera Prawa i Sprawiedliwości, to jest złem koniecznym. Jest Niemcem, jest na zlecenie Brukseli, jest złem absurdalnym. I taka jest prawda. Straszycie też co chwilę ludzi w telewizji państwowej, właśnie między innymi tematami LGBT. Mówicie o tym jako o źle koniecznym, przez co napędzacie tą spiralę nienawiści, przez co wyborcy Prawa i Sprawiedliwości atakują fizycznie wyborców Trzaskowskiego, czego właśnie dowodem są nagrania w internecie. Internet jest tego pełen. Jeżeli już mówimy o internecie, to w internecie też, w trendach internetowych są takie hasztagi jak obrońca pedofilii, czy właśnie, żeby Andrzej Duda w końcu przestał straszyć ludzi Rafałem Trzaskowskim, LGBT i tymi tematami, jak właśnie na przykład również i Czajka, a w końcu zaczął prezentować realne obietnice dla Polek i Polaków. Dziękuję bardzo. Czy naprawdę, jeżeli jednym zdaniem, bo też już wiem, że nie mamy... To proszę bardzo, krótko. Tak, to jednak wymaga komentarza. No przede wszystkim ja znam tą narrację polskiego, że wszystko, co się nie udało mu w Warszawie, to jest wina PiS. To jest cała narracja Platformy Obywatelskiej. Wszystko, co złe, to wina PiS. Ale ja się zastanawiam, czy Warszawą rządzi Mateusz Morawiecki jako premier, czy rządzi prezydent miasta, Warszawy? A ja mam bardzo często wrażenie, jak słyszę pana Trzaskowskiego, że on nic nie może zrobić w Warszawie. Jest prezydentem miasta, stołecznego Warszawy. W Mazowieckim to jest największy budżet. Polityka Platformy Obywatelskiej, która zakładała, że te większe miasta będą ciągnąć do rozwoju mniejsze, co się okazało kompletnym fiaskiem, spowodowała właśnie te różnice w budżecie w całym Mazowieckim. I teraz mówienie, że po raz kolejny, że to jest wina PiS-u, naprawdę warto z tym skończyć.
Prezydentem Warszawy jest Rafał Trzaskowski, a nie rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Przejdźmy do kolejnego pytania. To jest czwarte pytanie na dzisiejszej debacie. Czy wielkie projekty, takie jak Centralny Port Komunikacyjny, czy może Przekop Mierzei Wiślanej, są dobre dla Polski? Oddaję głos Kamilowi. Dziękuję. No przede wszystkim w temacie tych dwóch dużych inwestycji, jak Przekop Mierzei Wiślanej i CPK, mamy pokazaną fundamentalną zmianę myślenia, jeżeli chodzi do tej. Teraz oczywiście pomoc przedsiębiorcom, pracownikom, wsparcie dla Polaków, to wszystko się dzieje, to wszystko jest. Ale realna władza, taka odpowiedzialna władza, nie może patrzeć tylko na to, co się dzieje tu. Musi przewidywać to, co będzie w przyszłości, musi działać też na zaś. I polską racją stanu właśnie po to, żeby po pierwsze ściągnąć do nas jeszcze więcej inwestycji, a Google i Microsoft już chcą w Polsce inwestować i będzie tego coraz więcej. Dzięki CPK mogą się rozwinąć wszystkie miasta, które są dookoła. Właśnie dzięki infrastrukturze kolejowej, hotelarskiej, całe to lotnisko, całe CPK będzie mogło wspomóc cały region i dzięki temu też polska racja stanu w końcu jest zauważana. Duże inwestycje są kluczowe do tego, żeby nasza pozycja wzrosła w Europie, a może nawet i na świecie dzięki temu wzrośnie. Jest to nam niezbędne. Przekop Mierzei Wiślanej jest to kolejna fundamentalna sprawa. Jeżeli my obecnie musimy za każdym razem pytać Rosjan, czy możemy wpłynąć na nasze wody terytorialne, to my przecież w przyszłości, gdyby cokolwiek się wydarzyło, dajemy idealne pole do manewru dla Rosji, która będzie nas tym faktem szantażowała przy każdej możliwej okazji. Trzeba patrzeć naprawdę realnie w przyszłość i działać już dziś, żeby zminimalizować wszystkie negatywne skutki przyszłości. Dlatego Przekop Mierzei Wiślanej, CPK są fundamentalnie ważne. Jest to złamanie tego stereotypu, które fundowała Platforma Obywatelska, że po co nam lot? Tak jak mówił Donald Tusk, nie ma sensu przywiązywać się do lotu tylko dlatego, że ma taką nazwę. Trzeba to sprzedać w prywatne ręce. I wszystko po kolei było prywatyzowane. Polska zostałaby z niczym. A dzisiaj lot? Dzisiaj lot jest prężnie rozwijającą się firmą. Można było? Można było. Orlen? Dokładnie to samo. Prężnie się rozwija. W końcu polskie firmy są na wysokim poziomie. I to jest zmiana tego stereotypowego myślenia, że po co lot, skoro Lufthansa? Po co złotówki, jak jest euro? To może niedługo dojdziemy do tego, że po co w ogóle nam partie polityczne, skoro jest CDU? To jest fundamentalna zmiana myślenia właśnie w kontekście chociażby tych dwóch bardzo ważnych inwestycji. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Oddaję głos Julianowi. No i po raz kolejny tutaj kolega z Forum Młodych PiS straszy tymi złymi Niemcami. Ja tylko przypomnę, że niedawno sam Jacek Sasin mówił, że lot może być bliski upadkowy. Tak, nie wiem jak tam wasze wyciskanie, jak wasze wyciskanie budżetu na te spółki Skarbu Państwa idzie, bo właśnie z tych wyciskanych pieniędzy moglibyśmy fundować Polakom jakieś wsparcie, a tym samym wyciskamy budżet na spółki Skarbu Państwa, które są obsadzane Pisiewiczami. Co do CPK, to ja tylko przypomnę, że CPK nie ma żadnej analizy na słuszność istnienia tego lotniska. Budowa CPK mogłaby zajmować masę lat i odległość tego centrum od Warszawy mogłoby tylko sprawić problemy komunikacyjne. Rząd również zakłada, że do CPK transport będzie zapewniała kolej próżniowa, która jest na etapie raczkowania w całym cywilizowanym świecie. Tak więc nie wiem, jak Polska chce wyprzedzić cały cywilizowany świat i robić transport kolei próżniowej do CPK. Poza tym to się również wiąże z zamknięciem regionalnych lotnisk. Lotnisko w Modlinie, lotnisko na Okęciu. To są bardzo dobrze rozwijające się lotniska. Tym bardziej lotnisko w Modlinie, gdzie rozwija się również komunikacja między tymi lotniskami. A CPK zapewni tylko to, że Okęcie zostanie zamknięte, a ja nie widzę żadnych powodów, dlaczego miałoby Okęcie zostać zamykane, kiedy to miasto, kiedy to lotnisko jest w mieście stołecznym, co tutaj wszystko funkcjonuje. Dziękuję bardzo. Kamilu, czy chciałbyś odpowiedzieć? Tak, oczywiście, no przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, cały czas słyszę o tej Warszawie. No Polska nie jest tylko Warszawą, to też są przede wszystkim inne miasta, inne regiony.
które również warto inwestować. I to jest też ta kluczowa różnica w myśleniu, która nigdy nie pozwoli dojść do w tej kwestii, ponieważ kolega reprezentuje taki pogląd, mówimy o tym, co tu i teraz po prostu. No my jednak myślimy zdecydowanie dalej. Myślimy już na przyszłość, co robić dzisiaj, żeby w przyszłości Polska była mocno rozwiniętym państwem. No Platforma skupia się tylko na tym, co jest tu i teraz, więc no to już potrzebna byłoby zmiana trybu myślenia. Mam nadzieję, że ona kiedyś nastąpi i to będzie z korzyścią dla Polski. No natomiast takich perspektyw na razie nie widzę. I jeżeli mówimy o sensie istnienia CPK czy Mierzei Wiślanej, to właśnie na początku swojej wypowiedzi to jasno i klarownie wyłuszczyłem. Chodzi o polską rację stanu. O to, żebyśmy my też mogli mieć wielkie inwestycje, ściągać inwestorów, żeby dzięki temu powstawały nowe miejsca pracy, rozwijać dzięki takim miejscom infrastrukturę. Ale to jest działanie cały czas nakierowane na przyszłość, a Platforma tkwi w tym, co tu i teraz. I tu jest ten zgrzyt właśnie niestety. Dziękuję. Dziękuję i ja zapraszam do odniesienia się. Platforma myśli przyszłościowo i właśnie dlatego Platforma jest partią samorządną, chce rozwijać samorządy, dlatego na przykład postulujemy, powstało Centrum Rozwoju Lokalnego. Nie chcemy stawiać na wielkie inwestycje w momencie, kiedy jest to tak naprawdę niepotrzebne, bo teraz liczy się wsparcie samorządów, tych mniejszych regionów. Mówił tutaj kolega o infrastrukturze. Rozwijamy drogi regionalne, a nie drogi prowadzące do jednego wielkiego, które nie wiadomo też, czy odniesie sukces. CPK wcześniej mówiło o tym, znaczy CPK, rząd chwalił się, że ma być tam dużo osób odwiedzających, ma to być centrum komunikacji, a nawet nie wiadomo po analizach Forum Obywatelskiego Rozwoju, czy to miejsce będzie w ogóle rentowne. Tak więc to mogłoby, może się okazać, że to będą wielkie pieniądze wyłożone tak naprawdę w błoto na miejsce, które nie odniesie sukcesu. Okęcie zostanie zamknięte. Stracimy tak naprawdę ogromne możliwości komunikacyjne, a samorządy dalej będą leżały, dalej będą nierozwinięte drogi, dalej będą miejsca, którym będzie coś brakować, a to samorządy tak naprawdę wiedzą, jak najlepiej wydać swoje pieniądze, a rozwinięte samorządy to rozwinięta Polska, Polska, która mogłaby być dumna i bogata w przyszłości. I też nie rozumiem trochę, dlaczego kolega sobie jakby zapewnia, znaczy nie zapewnia, tylko zaklepuje, można powiedzieć, prawo do tego, aby tylko Prawo i Sprawiedliwość realizowało polską rację stanu. Dlatego, że każdy rząd, który ma na myśli dobro samorządów, czyli tak naprawdę dobro Polski, realizuje polską rację stanu. Dziękuję bardzo. Teraz o odniesienie poproszę Kamila, tylko jeszcze tylko mała prośba, żebyś mówił bliżej mikrofonu. Jak widać, mikrofony mam w uszach, że nie mogę. Natomiast jeżeli chodzi o odniesienie się, ja rozumiem, że jednak widzi bardziej się pesymistycznie i zarzuca mi, że to niby Prawo i Sprawiedliwość straszy Polaków. No ale jeżeli teraz widzimy cały czas ze strony kolegi, że będzie źle, będzie jeszcze gorzej, będzie nierentownie, no to jednak zastanówmy się, kto naprawdę tutaj sieje strach przed Polaków i sieje też taką narrację, że w ogóle nie warto inwestować. To jest naprawdę bardzo złe postrzeganie polityki. Ale też rozumiem, dlaczego kolega mówi o takim roztrwanianiu pieniędzy, ponieważ pan Trzaskowski jest tym dobry. No, wydanie miliona złotych na palety przed jakby Urzędem Miasta, przed ratuszem, stworzenie jakiejś strefy relaksu, co to ani strefa, ani relaksu, bo tam i tak nikogo nie było, były pustki, to faktycznie ja oddaję tutaj honor, jeżeli chodzi o marnowanie pieniędzy, rozumiem, dlaczego chętnie Platforma o tym mówi. No, czuję się w tym dobrze, no to mówi o tym większość ludzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko dopytam Kamila. Mówisz o Rafale Trzaskowskim roztrwaniającym pieniądze. Zapytam tylko, co z Jackiem Sasinem, który wydał 70 milionów na karty wyborcze do wyborów, które się nie odbyły? Czyli rozumiem, że polskie państwo miało się nie przygotować do wyborów. No gdyby Platforma Obywatelska nie straszyła Polaków tak zwanymi zabójczymi kopertami, co ciekawe, zabójcze koperty były tylko do momentu, kiedy pani Kidawa-Błońska była kandydatką. Bo teraz, jak jest pan Rafał Trzaskowski, to nagle o kopertach zabójczych nie słyszymy. Więc gdyby Platforma Obywatelska ze wszystkich sił nie starała się obalić tych wyborów tylko po to, żeby zmienić kandydatkę,
która miała 2% w sondażach, to mielibyśmy wybory. Tak jak, a państwo jest od tego, żeby te wybory przygotować. Zakładam, że gdyby wybory nie były przygotowane, gdyby karty nie były wydrukowane, to Platforma Obywatelska byłaby pierwszą, która by zaczęła mówić, że państwo polskie i Prawo i Sprawiedliwość nie podołało, nie przygotowało wyborów, że to jest kompromitacja. A my sobie na to nie mogliśmy pozwolić. Od tego jest państwo. Jeżeli są ogłoszone wybory, trzeba je przygotować. I to było robione. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Julian, czy chciałbyś się odnieść? Tak, chciałbym się odnieść, że druk kart wyborczych nastąpił bez wiedzy, czy te wybory się odbędą. A co do pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, to ja przypomnę, że kiedy nastąpił tak zwany lockdown, czyli nikt nie mógł wyjść z domów, to Andrzej Duda objeżdżał Polskę w imieniu tego, że jest prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, czyli tak naprawdę wykorzystywał swoją funkcję do prowadzenia kampanii. Żaden z kandydatów nie miał prawa wyjść i każdy z kandydatów postulował, aby te wybory przenieść, dlatego że właśnie między innymi nikt nie mógł prowadzić kampanii wyborczej, oprócz Andrzeja Dudy, który objeżdżał Polskę wzdłuż i wszerz. Jeżeli chodzi o to, że opozycja zmieniła zdanie co do wyborów, to ja przypomnę, że niedawno w internecie również krążył filmik, gdzie Mateusz Morawiecki mówił o tym, że już nie ma się co bać koronawirusa, że wakacje sprawiają, że jest ciepła temperatura i wirus umiera, że chodźcie wszyscy na wybory. Więc jeżeli kolega mówi o tym, że opozycja zmienia narrację, aby wygrać, to jak wytłumaczyć te słowa Mateusza Morawieckiego, który prosi wyborców na wiecach, aby chodzili na te wybory, aby grupą szli na te wybory i głosowali na Andrzeja Dudę. Dziękuję. Kamil, czy chciałbyś odpowiedzieć? No tak, oczywiście. No, ja bardzo chętnie chciałbym w końcu usłyszeć odpowiedź, co z zabójczymi kopertami. Czy nagle według opozycji przestały być takie zabójcze? Gdzie jest pan Grodzki, który był codziennie w mediach, teraz został chyba schowany, żeby się nie kojarzyć? Więc to jest fundamentalne pytanie. Gdzie są te zabójcze koperty według Platformy Obywatelskiej? Jakoś przez zmianę kandydata zabójcze koperty bardzo szybko zostały zlikwidowane. A pan Mateusz Morawiecki nigdy nie powiedział, że koronawirus nie ma. A to, że w okresie letnim koronawirus słabnie, każdy o tym wie. Od samego początku każdy ekspert o tym mówi. Od samego początku pan minister Szumowski o tym mówi, że w lato tak będzie, ponieważ w lato wirus słabnie. Więc to, co mówi pan Mateusz Morawiecki, było prawdą znaną już od początku pandemii, kiedy wzięli się za to eksperci i ocenili, jaka będzie przyszłość w tym zakresie. A pytanie moje ciągle jest bez odpowiedzi. Zabójcze koperty były w 100%, a teraz nagle ich nie ma. Gdzie są te zabójcze koperty wasze? Dziękuję. O ostatnią odpowiedź poproszę Juliana. Zabójcze koperty były wtedy, kiedy każdy Polak obowiązkowo musiał brać udział w wyborach. Poczta Polska w ogóle nie była w żaden sposób przygotowana, bo okazało się, że wygląd karty wyborczej wyciekł już wcześniej. Nie było żadnej gwarancji, że ten głos będzie tajny, że osoba, która zagłosuje na tego kandydata, na którego chce, że właśnie ten głos zostanie zrealizowany. A co do słów ministra Szumowskiego i co do zmiany zdania, to ja przypominam, że minister Szumowski w Radiu RMF, że maseczek nie trzeba nosić, po czym okazało się, że noszenie maseczek jest obowiązkowe. Dziękuję. Przejdźmy do kolejnego pytania. Myślę, że możemy zostawić sobie argumenty na kolejne pytania, bo jeszcze mamy... Jeżeli chodzi o maseczki, to naprawdę troszeczkę wiecie, transmisja pozioma, pionowa. Warto o tym poczytać. Już nie zabieram czasu. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Zostawmy argumenty na kolejne pytania. Mamy jeszcze dwa zaplanowane i pytania z czatu. Więc piąte pytanie na dzisiejszej debacie. Czy powinno się uznawać prawnie związki osób homoseksualnych? Oddaję głos Julianowi. Jeżeli mówimy o związkach partnerskich, to jak najbardziej. Nie rozumiem, dlaczego państwo powinno ograniczać to, z kim, kto z kim ma żyć, ma czuć się bezpiecznie i ma prawo do tego, aby móc formalnie żyć z tą osobą i mieć jakieś poczucie bezpieczeństwa i wsparcia ze strony państwa. Uważam, że powinniśmy powoli kierować się ku zmianom w naszym państwie, tym bardziej, że Europa już dawno do tych zmian przystąpiła. Na przykład Partia Konserwatywna Wielkiej Brytanii już zdążyła wprowadzić małżeństwa osób homoseksualnych, więc nie rozumiem, dlaczego my
jako Polska nie mielibyśmy wprowadzić związków partnerskich. I kompletnie nie rozumiem tej nienawistnej narracji z pana Andrzeja Dudy, który mówi, że LGBT to ideologia, a nie ludzie. Tak samo mówił pan poseł Żalek w TVN-ie. I odbiera się tym ludziom człowieczeństwo, po czym później właśnie się kończy tak, że te osoby są napadane, tak jak na przykład był przykład na Marszu Równości w Białymstoku, gdzie ci ludzie byli po prostu bici. I też w internecie krążą różne zdjęcia osób, które zostają pobite tylko dlatego, że mają inną orientację. Te osoby są publicznie szkalowane i można powiedzieć, że jest też na to ciche przyzwolenie ze strony partii rządzącej, jak i Andrzeja Dudy. Dziękuję serdecznie. Czy związki osób homoseksualnych powinny być uznawane prawnie? Kamil. Już odpowiadam. Odpowiedź jest prosta. Na podstawie polskiej konstytucji nie. Ponieważ mamy coś takiego jak artykuł 18 polskiej konstytucji, konstytucji za czasów pana Kwaśniewskiego. Więc tutaj kolejny raz dementuję, że to są jakieś złe strachy Prawa i Sprawiedliwości. Konstytucja Polska mówi jasno w artykule 18. Związek małżeński jako związek kobiety i mężczyzny. Nie trzeba być ani prawnikiem, ani nawet nie trzeba być studentem pierwszego roku prawa, żeby po prostu wziąć ten tekst, on jest po polsku, przeczytać go i mamy napisane. To jest związek kobiety i mężczyzny. Mamy podaną wprost definicję legalną małżeństwa w polskiej konstytucji. I polski rząd, polski prezydent nie mogą pozwolić sobie w żadnym stopniu, żeby łamać polską konstytucję. Ja wiem, że Platforma Obywatelska bardzo często zarzucała Prawu i Sprawiedliwości łamanie tejże konstytucji. Zawsze, kiedy była okazja zapytać, no to w czym łamiemy tą konstytucję, no to odpowiadali, że we wszystkim łamiecie. Więc chciałbym powtórzyć raz jeszcze. Nikt nie łamie polskiej konstytucji. Związków homoseksualnych nie dopuszcza konstytucja. Jeżeli Platforma Obywatelska chce, to niech zmieni konstytucję. Ja wiem, że są różnego rodzaju prawnicy, którzy mają dosyć wybujałą fantazję i tak nadinterpretowują przepisy, że z tego przepisu uważają, że związki homoseksualne w Polsce nie są zabronione. Ale są też matematycy, którzy twierdzą, że 2 plus 2 to 5. Więc jeżeli naprawdę czegoś się chce, to wbrew logice zdołają to udowodnić. Ale logika jest jedna. Jest to wyraźnie napisane w polskiej konstytucji i też cieszę się, że pan prezydent, czy to jest okres kampanii wyborczej, czy to jest okres poza kampanią wyborczą, od samego początku, w przeciwieństwie do Rafała Trzaskowskiego, mówi wyraźnie, że nie zaakceptuje tego typu rozwiązań. Co więcej, nie zaakceptuje także adopcji dzieci przez pary homoseksualne. I nie boi się jasno i konkretnie mówić swojego stanowiska także w okresie kampanii wyborczej. Rafał Trzaskowski już zmieniał na ten temat zdanie, o czym mówiłem wcześniej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Julian, czy chciałbyś się odnieść? Oczywiście. Pytanie nie dotyczyło małżeństw, tylko związków. Konstytucja, z tego co wiem, nie reguluje kwestii związków, tylko reguluje kwestie małżeństw osób homoseksualnych. Ale związki takie są. Ale związki partnerskie to nie są małżeństwa homoseksualne i Rafał Trzaskowski już odpowiadał na to pytanie, czy wprowadziłby małżeństwa osób homoseksualnych w Polsce i mówił, że póki co nie ma w Polsce na to odpowiedniej pory i tego nie zrobi. Tak więc jest różnica między związkami partnerskimi a małżeństwami osób homoseksualnych i jasno mówimy, jest zgoda na związki partnerskie, nie ma póki co zgody na małżeństwo osób homoseksualnych i to w Polsce nie będzie wprowadzane. A co do konstytucji, którą wprowadzało SLD, to dobrze wiemy, że wraz z tym, jak czas mija, to zmieniają się również władze, jak i poglądy i na pewno kiedyś w Polsce przyjdzie taki czas, czy to będzie za 30, czy za 50 lat, że w końcu te postulaty zostaną wprowadzone, nawet może przez środowiska prawicowe, które można rzec, staną się tak prawicowe, tak jak w komentarzu ktoś wspomniał, jak Partia Konserwatywna Wielkiej Brytanii, która prowadziła małżeństwa osób homoseksualnych. Dziękuję. Kamil, czy chcesz odpowiedzieć? Tak, no ja jestem właśnie ciekawy. Po raz kolejny mamy dowód na to, że pan Trzaskowski zmienił zdanie, ponieważ teraz mówi, że no nie jest to odpowiednia pora, żeby wprowadzać małżeństwo homoseksualne. No jeszcze wcześniej u pani Moniki Olejnik w TVN mówił,
że cieszyłby się i chciałby być pierwszym prezydentem w Polsce, który takiego związku małżeńskiego udzieli. Więc faktycznie widzę, że kandydat Rafał Trzaskowski zmienia zdanie dosyć często, niestety dla Polaków. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany konstytucji, to na razie nie ma takiej możliwości czysto prawnej, czysta arytmetyka Sejmu na to wskazuje. I nie będziecie w stanie zmienić polskiej konstytucji póki co, żeby wprowadzić związki partnerskie czy małżeństwa homoseksualne. A jeżeli mówimy też o kwestiach idących w skutkach, to pan wiceprzewodniczący, wiceprezydent Warszawy stwierdził, że prędzej czy później na samym końcu dojdzie do adopcji dzieci. Więc to, że teraz już mówimy o związkach partnerskich, to już pan rabiej jasno wskazał, do czego zamierza Platforma Obywatelska dojść. A wytyczne WHO, które mówią o nauce LGBT, pan Trzaskowski, który podpisał kartę LGBT, która całkowicie... Kamil, przerwało cię. Publicznie będzie wprowadzać te wytyczne, są druzgocące i trzeba ci. Nie wyobrażam sobie, żeby dwulatka uczyć masturbacji. Jest to, i tylko jedno słowo na to widzę, to jest chore. Nie możemy do tego dopuścić. Trzeba bronić polskich dzieci i prezydent Andrzej Duda to robi. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Julian. Ja sobie tylko pozwolę powiedzieć, że jeżeli ktoś mówi, że chciałby być prezydentem, który udzieliłby ślubu osób homoseksualnych, nie znaczy, że chce to zrobić tu i teraz, tylko znaczy to, że chciałby to kiedyś zrobić. Rafał Trzaskowski mówił, że chciałby udzielić takiego ślubu, ale nie mówił, że chciałby to zrobić w tym momencie, dlatego też nie rozumiem trochę przerównywania tego argumentu. A co do wytycznych WHO, to nikt nie chce wciskać dwulatkom nauki masturbacji, tylko WHO chciałby, aby dzieci zdawały sobie sprawę z tego, co jest złem, a co jest dobrem. Żeby dzieci nie sięgały do internetu, do pornografii, aby zdobywać wiedzę. Tylko niech dzieci będą uczone tego, co jest dobre. Tego, jaki dotyk jest zły, tego, jaki dotyk jest dobry, przez eksperta. Przez eksperta do spraw właśnie kwestii seksualności i pedagogiki. Bo jeżeli dziecko zacznie sięgać do internetu, a internet jest nieograniczony, to tam może spotkać go bardzo wiele przykrych widoków. A jeżeli do dziecka, przy dziecku usiądzie ekspert i zacznie z nim o tym rozmawiać, powie mu, co jest dobre, a co jest złe, to takie dziecko może mieć tak naprawdę oszczędzone dużo lat cierpień psychicznych przez to, co zobaczy w internecie. Dziękuję, Kamil. Tak, oczywiście kolejna sprawa, którą muszę sprostować, wytyczne WHO. Strona dokładnie, strona 38, żeby nikt tutaj nie posądził. I mamy stronę napisane od 0 do 4 lat. Nie widzę tutaj nigdzie, żebyśmy mówili, co jest dobre, a co złe. Napisane jest wprost. Radość i przyjemność z dotykania własnego ciała. Masturbacja w okresie wczesnego dzieciństwa, wczesne dzieciństwo od 0 do 4 lat. Odkrywanie własnego ciała i własnych narządów płciowych. Gdzie tu jest napisane odróżnianie dobra od zła i niesięganie do internetu po niewłaściwe treści? To są wytyczne WHO, strona 38. To wprowadza karta LGBT. Naprawdę warto się zastanowić i niestety warto w tym kontekście przybliżyć sobie artykuł 200 i 200b kodeksu karnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Julian. Przyjemność z dotykania własnego ciała to nie jest przymusowa nauka masturbacji, tylko świadomość tego, jaki dotyk jest dobry, a jaki dotyk jest zły. I to było już wyjaśnione szczegółowo, że tu nie chodzi o to, że dzieci ktoś chce uczyć masturbacji, tylko żeby sobie zdawały świadomość z tego właśnie, jaki dotyk jest dobry, a jaki zły. Bo jeżeli podejdzie osoba dorosła i zacznie ją dotykać w sposób nienormalny, jasno to można powiedzieć, to żeby dziecko wiedziało, czy na przykład dotyk w głowę czy w ramię jest dotykiem na przykład dobrym, bo ktoś chce poklepać dziecko po ramieniu, a dotyk w inne miejsce jest dotykiem złym.
i warto wiedzieć, jaka jest przyjemność z dotyku. I dziecko powinno mieć tego świadomość, bo inaczej może sobie zdawać sprawę z tego, co jest dobre, a co złe. Co właśnie się później kończy takimi aferami pedofilskimi, jakie były w kościele, jakie nagłośnił pan Sekielski. Bo dziecko bało się mówić o tym, że ksiądz go dotykał, bo bało się, że dorosły zareaguje i będzie to dziecko karać za to, że coś powiedziało. Nie wiedziało dziecko, że coś jest złe. Ono uważało, że robi źle, bo chce o tym powiedzieć. Jeżeli dziecko, osoba młoda wiedziałaby, który dotyk jest dobry, który dotyk jest zły, jaka jest przyjemność z tego dotyku, mogłoby sobie zdawać sprawę, kto chce temu dziecku wyrządzić krzywdę, a kto nie. Dziękuję, Kamil. Tak, jeżeli bym mógł, no oczywiście rozumiem, że trzeba tutaj przedstawić interpretację tego, żeby no jakoś to obronić. No ale tak to mówiłem same za siebie. Przed chwilą przytoczyłem wyraźnie, słowo w słowo, to, co jest napisane w wytycznych WHO, które popiera kartę LGBT. I warto się zastanowić, bo to jest program przeznaczony dla dzieci od 0 do 4 lat. Jak dziecku rocznemu mamy tłumaczyć takie rzeczy? Nawet przyjmują, że ta interpretacja jest słuszna. Przyjmijmy nawet, już niech tak będzie. Jak dziecku rocznemu to wytłumaczyć? Jak można dziecku rocznemu czy dwuletniemu mówić o masturbacji? Jak takie dziecko nawet wcale jeszcze nie musi umieć chodzić, na przykład? A już nie mówię o tym, żeby mówić, a żeby cokolwiek rozumieć. A już jest nakierowanie tą seksualną. Naprawdę, po co to wszystko? Ludzie naprawdę mają oczy i ludzie bez takich rzeczy są osoby homoseksualne. Nikt nie potrzebuje takich wytycznych. Jeżeli ktoś ma takie upodobania, one i tak się wykształcą. Naprawdę, spójrzcie na fakty. Ja bym chciał, żeby ktoś z LGBT naprawdę przeczytał te wytyczne, bo wypieranie prawdy, mówienie tutaj o swoich interpretacjach tego wszystkiego to jest jedno. Ale ja się nie opieram na interpretacjach. Sięgam do źródła i czytam to, co jest napisane. I tak z tego wynika, takie rzeczy chcecie fundować dziecku do 4 roku życia. To jest dla mnie naprawdę bardzo niepokojące i niepotrzebne. Dziękuję. Dziękuję. Ostatnia riposta, Julian. Człowiek jest istotą seksualną od urodzenia i powinno od początku znać swoje części ciała i o tym, do czego te części ciała służą. Dzieci powinny sobie zdawać sprawę, do czego ich części ciała służą i co powinno się robić, a czego się nie powinno robić. Bo jeżeli dzieciaki dobrze by sobie już zdawały z tego sprawę, to nie właśnie nie wychodziłoby tyle tych skandali pedofilskich, jakie wychodziły w ostatnim czasie. I na pewno byłoby to zdecydowanie w mniejszej liczbie, albo być może praktycznie w ogóle. Poza tym tyle osób młodych nie robiłoby. Nie zostałoby rodzicami, prawda? Tylko by zdawało sobie sprawę z tego, czym jest bezpieczny seks, z czym jest seks zabezpieczony, i może też dzięki temu byłoby mniej chorób wenerycznych. Młode dzieci zdarza się tak, że pod wpływem impulsu uprawiają stosunek, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji tego. A jeżeli młode dziecko od początku będzie uczone, jakie są funkcje, co wolno, czego się nie powinno robić, czego nie wolno, to na pewno bardziej wyedukowane społeczeństwo przyniosłoby nam lepsze efekty w zdrowiu, w społeczeństwie. Dziękuję. Przejdźmy do kolejnego pytania. To już jest pytanie bonusowe. Jaki jest pozytyw w kandydaturze drugiej strony, Kamil? O, pozytyw w kandydaturze. No, mógłbym powiedzieć z czystym sumieniem, że na pewno dla pana Trzaskowskiego to jest PR. Widać, że się bardzo do tego przyłożył. Umie kluczyć, umie nie odpowiadać na pytania. A więc trzeba to obiektywnie oddać, że PR w wykonaniu Trzaskowskiego jest na jego poziomie i dla niego na pewno dobry. Gorzej już dla wyborców. Więc w związku z tym też, no niestety, to może doprowadzić do takiej konsekwencje, że jeżeli ktoś ładnie jest opakowany z zewnątrz, a nie ma tak naprawdę nic merytorycznego do powiedzenia, no to jest taka wydmuszka, nic więcej, kolorowa wydmuszka. A więc jeżeli miałbym mówić o jakimś pozytywie w kontrkandydacie, no to uważam, że tak, no to PR jest na pewno taką nieodzownym elementem. No i też druga sprawa w ignorowaniu pytań.
mediów i też jeżeli chodzi o nieodpowiadanie na pytania. Także pan Trzaskowski naprawdę to umie. To umie. Dziękuję. Pozytyw w kandydaturze drugiej strony, Julian. Myślałem, że kolega będzie miał chociaż odwagę, żeby powiedzieć coś miłego bez przytaczania tych minusów. Na pewno warto wspomnieć o tym, o czym Rafał Trzaskowski mówił, że Andrzej Duda dobrze jeździ na nartach, a że Rafał Trzaskowski interesuje się nartami, no to widać, że tych dwóch kandydatów coś łączy i między innymi można zapytać. Poza tym cieszy mnie, że mamy podobne podejście do NATO, znaczy my, nasi kandydaci, że chcemy zostać w tym sojuszu, no bo to na pewno przynosi nam jakieś korzyści. Nie będę mówił nic złego, bo nie po to jest to pytanie, żeby tutaj wypominać jakieś minusy, tylko żebyśmy mogli powiedzieć coś dobrego o sobie i tyle mi starczy. Okej, dziękuję Wam bardzo. Przejdźmy teraz do pytań z czatu. Pierwsze pytanie z czatu. Jak uważacie, jak powinien wyglądać system emerytalny? Czy ZUS powinien istnieć w obecnej formie? I na to pytanie jako pierwszy odpowie Julian. Jeszcze raz mógłbym prosić pytanie. Oczywiście, nie ma sprawy. Prowadzącego. Nie ma sprawy. Jak powinien wyglądać system emerytalny oraz czy ZUS powinien istnieć w obecnej formie? No to już wcześniej mówiliśmy, że oczywiście to obniżenie przymusowe, powiedzmy, tak jak niektórzy to odbierają, wieku emerytalnego być może najlepszym wyjściem dla społeczeństwa, jednakże powinna być pewna dobrowolność, czyli jeżeli ktoś chciałby przejść wcześniej na emeryturę i mieć oczywiście z tego nieco mniej pieniędzy na starość, to powinien mieć do tego prawo. Emerytura, wiek emerytalny powinien być mniej więcej w jakimś stopniu kwestią dobrowolności. Czy ZUS powinien istnieć? Oczywiście, że tak, bo te składki, te całe finanse, które istnieją, są też pewną podstawą budżetową naszego państwa. Dziękuję bardzo. Jak powinien wyglądać system emerytalny? Czy ZUS powinien istnieć w obecnej formie, Kamil? Znaczy tutaj tak, bo przede wszystkim to, co już zostało wprowadzone, obietnica została zrealizowana w wieku emerytalnego. Ja wiem, że były takie głosy z Brukseli, która zarzucała polskiemu rządowi, że zmniejszenie wieku emerytalnego będzie dyskryminowało kobiety. Ale to nie jest przymus. To jest prawo. To każdy ma prawo skorzystać. Jeżeli ktoś chce pójść na emeryturę, to pójdzie. Jeżeli nie, będzie pracował dalej. Nie ma żadnego problemu. Więc w związku z tym uważam, że jak najbardziej słusznie, dobrze teraz wygląda, że można było naprawić ten błąd poprzedników. Też cieszę się, że z wypowiedzi poprzedników, chociażby pana Kosiniaka-Kamysza, wynika jednoznacznie, że to był błąd i udało się nam ten błąd naprawić. Mam nadzieję, że nigdy nie wróci do tego, co było wcześniej. I mam nadzieję też, że polscy emeryci nie będą musieli pracować w nieskończoność, tak jak niestety czasami to bywało wcześniej, bo nie mieli środków. Także dziękuję. Okej, okay, jeszcze dopytam tylko Kamila. Tak, oczywiście to jest temat rzeka i poproszę właśnie dlatego bardzo krótko. Jak wiemy, nasza piramida demograficzna nie wygląda dobrze i za jakiś czas system oparty na solidarności pokoleń nie będzie się już sprawdzać tak, jak powinien. Dlatego jakbyś rozwiązał ten problem? Czym wy tutaj przede wszystkim, bo rozumiem, że chodzi o starzenie się społeczeństwa, tak? Tutaj rozumiem w tej kwestii, dobrze to rozumiem? No to przede wszystkim są takie programy jak chociażby 500+, żeby więcej dzieci się rodziło, żeby faktycznie można było to zrównać, bo faktycznie ten problem jest dostrzegany i po to są właśnie te programy, między innymi, żeby to naprawić. Więc faktycznie dzięki temu będzie można już iść cały czas ku lepszemu, bo oczywiście to jest problem, ale to też jest sposób rozwiązania tego na lata. Więc naprawdę musimy konsekwentnie cały czas iść do przodu wytyczoną ścieżką, żeby można było zrównać to po prostu i żeby można było ten problem zminimalizować, no a najlepiej zlikwidować oczywiście. Dobra, dzięki. Kolejne pytanie z czatu. To jest pytanie do obu uczestników. I brzmi ono, co się zmieniło dla Rafała Trzaskowskiego w stosunku do Konfederacji, że najpierw nazwał ich faszystami,
A co u Andrzeja Dudy, który nazywał ich ruskimi agentami? Kamil. No tak, no przede wszystkim ja chciałbym zobaczyć tę wypowiedź pana prezydenta, bo naprawdę nigdy nie słyszałem, że pan prezydent powiedział, że to są ruscy agenci. Więc tutaj chciałbym jakieś źródło, naprawdę, bo nie chce mi się w to wierzyć. Zresztą tym bardziej nawet jak teraz mamy okazję jeździć razem z panem prezydentem Duda busem, to rozmawiamy no, w czasie drogi, między innymi też o tych sprawach i żadne takie stwierdzenie ani nie padło do nas, ani nie padło do dziennikarzy. No ale rozumiem, jeżeli bym zobaczył źródło, byłaby inna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o pana Rafała Trzaskowskiego, no to wiadomo, no jest druga tura, potrzebuje głosów. Wiemy doskonale, że pan prezydent Andrzej Duda nie mówił, żeby likwidować Marsz Niepodległości. A pan Rafał Trzaskowski przecież mówił to wyraźnie. To są faszyści, trzeba zablokować ten marsz i koniec, kropka. Więc no, uważam tutaj wykonanie pana Trzaskowskiego, no to oczywiście jest kwestia wyborów, no niczego więcej. Dziękuję. Dobra, dziękuję. Julian? Kolega tutaj wcześniej wspomniał, że nie ma żadnych wiarygodnych źródeł na ruskiej agenturze. Ja tylko przypomnę, że Telewizja Polska jest tak naprawdę medium, które służy partii. Jest na jej zlecenie Ale mówimy o i prezydencie. Telewizja Polska mówiła o Konfederacji jako jako formacji związanej ze rosyjskimi wpływami. Rafał Trzaskowski nigdy nie nazwał wyborców Konfederacji faszystami. Nigdy nie powiedział, że ludzie od Bosaka to faszyści. Kolega się uśmiecha, ale ja też chciałbym prosić o jakieś wiarygodne, które tak mówi, bo Rafał Trzaskowski nie nazwał wyborców Bosaka faszystami, tylko jasno stwierdził, że na Marszu Niepodległości występują osoby, które głoszą faszystowskie hasła i mówił, że nie ma miejsca dla faszyzmu, rasizmu i wszelkiego rodzaju nienawiści, bo nie powinno być na to miejsca. W Marszu Niepodległości tak idzie część osób, które mają prawicowe bądź po prostu poglądy, bądź są patriotami, ale są też tam osoby, które jakby głoszą nienawistne hasła. Idą osoby z banerami nienawistnymi, które mówią o białej Europie, o czystkach rasowych. Palą flagi tęczy, występują takie osoby, występują takie środowiska i na przykład ONR jest taką organizacją, która się tego nie wstydzi w żaden sposób. Jednakże nigdzie nie padło takie stwierdzenie, że wyborcy Krzysztofa Bosaka są faszystami. I w jednym z programów wywiadów u Karola Paciorka sam Rafał Trzaskowski, i to przed pierwszą turą, sam stwierdził, że co prawda nie zgadza się poglądowo z Krzysztofem Bosakiem, ale jednak Krzysztof Bosak ma swoje ideały, idzie z nimi cały czas w polityce i przekonuje merytorycznie ludzi do swoich poglądów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przejdźmy do kolejnego pytania z czatu. Dlaczego 500 plus nie możemy zaproponować w kwocie wolnej od podatku dla pracujących rodziców, Julian? Jeszcze raz proszę o pytanie, bo Oczywiście. coś. Oczywiście. Jak uważacie, czy dobrym pomysłem byłoby zaproponowanie 500 plus w formie wyższej kwoty wolnej od podatku dla pracujących rodziców? Uważam, że wszelkie obniżki podatków zamiast rozdawania kolejnych socjalów są dobrym wyjściem. Rafał Trzaskowski już wspomniał, że dotrzyma obietnicę niespełnioną przez Andrzeja Dudę, czyli 8 tysięcy podatku. I nie da się ukryć, że Rafał Trzaskowski ma liberalne poglądy, a dokładnie socjaliberalne. Dlatego też nie będzie nasza przyszła polityka polegała na bezsensownym rozdawaniu pieniędzy i na socjalach, czego dowodem są też również Platformy Obywatelskiej. PiS skarżył się, że Platforma Obywatelska i PSL wprowadziło 26 czy no coś koło tego podatków w ciągu 8 lat, a to Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło w ciągu 4 lat ponad 32 nowe podatki. Tak więc jest tutaj różnica w polityce socjalnej między Platformą Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością. I Prawo i Sprawiedliwość kamufluje swoje rozdawnictwo dbaniem o interes najbiedniejszych. A prawda jest taka, że ci najbiedniejsi są również dotkniętymi wyższymi podatkami, dlatego uważam, że 500 plus jest potrzebne i nie można tego teraz natychmiast usunąć, bo ludzie na nie można tego teraz usunąć, bo ten program sprawić, że ci ludzie byliby
teraz bardzo zadłużeni, nie mieliby jak spłacić tych długów, ale jak najbardziej w przyszłości można by było zamiast nowych socjali proponować jakieś obniżki, jakieś bony, tak jak wcześniej mówiono, większą kwotę od podatku. Nie widzę przeciwwskazań dla takiego pomysłu. Dziękuję. 500 plus w formie wyższej kwoty wolnej od podatku, czy to dobry pomysł, Kamil? Znaczy uważam, że tak, to kwota wolna od podatku, a 500 plus to są dwie różne rzeczy. Program 500 plus jest bardzo istotnym programem, bardzo ważnym, który pomógł i pomaga cały czas wielu rodzinom. Więc uważam, że absolutnie w żadnej formie nie można tego zmieniać, nie można ludziom odbierać tych pieniędzy. Ciekawa sprawa. Kolega powiedział, że teraz nie można zabierać 500 plus. Ciekawe jest to, co będzie później. Natomiast jeżeli chodzi też o kwotę większą od podatku, tak, no ta obietnica została zrealizowana. Przecież mamy 8 tysięcy kwoty wolnej od podatku, więc ja stoję na stanowisku, naprawdę zostawiłbym 500 plus tak, jak jest. Nic bym z tym nie robił. To jest bardzo dobry program, który pomaga wielu Polakom. Nie można im tego odebrać. Dziękuję. Ostatnie pytanie z czatu. Sondaże wskazują, że o zwycięstwie zadecydują głosy Konfederacji. Co kandydaci Rafał Trzaskowski oraz Andrzej Duda mają do zaoferowania temu właśnie elektoratowi, Kamil? Czy tak, to generalnie pytanie, co dany kandydat ma do zaoferowania panu Bosakowi? Kandydat ma oferować Polakom. Nie oferuje się czegokolwiek kontrkandydatowi. Nie pytam o oferowanie Krzysztofowi Bosakowi, tylko elektoratowi Konfederacji. Nie, no wcześniej było jednak Krzysztofie Bosaku, więc jeżeli chodzi o sam elektorat, jest to cały czas program pana prezydenta Andrzeja Dudy. Każdy od samego początku go zna. Pan Trzaskowski przed pierwszym turą tak ogłosił dopiero program, więc dosyć późno. Natomiast program pana prezydenta był znany od samego początku, więc w tej kwestii chciałbym zwrócić uwagę, że Konfederacji, jeżeli chodzi o światopogląd, jeżeli chodzi o poglądy prawicowe, jest bliżej do pana prezydenta Andrzeja Dudy. Oczywiście, jak zachowają się poszczególni wyborcy przy urnie wyborczej, nikt na to nie ma wpływu, nikt tego nie sprawdzi. To jest indywidualna decyzja każdego z Polaków. Więc ja bym jednak cały czas skupił się na tym, żeby proponować Polakom, i to z jakiej by nie byli opcji, wszystkim Polakom pan prezydent Andrzej Duda proponuje konkretne rozwiązania i konkretne pomysły na Polskę. I tego należy się trzymać. I mam nadzieję, że wyborcom ten program się spodoba i zdecydują się zagłosować na prezydenta Andrzeja Dudę. Bo przypominam też, że pan prezydent Andrzej Duda jest kandydatem, który prowadzi kampanię zbierając głosy na siebie, a pan Trzaskowski prowadzi kampanię przeciwko. Liczy na to, że im więcej osób zagłosuje przeciwko Andrzejowi Dudzie, jego hasła mamy dość, ostatnie insynuacje o powiatach, o likwidacji, to naprawdę nie stworzone rzeczy, więc cały czas mam jednak to nastawienie przeciwko. A warto zmienić to myślenie. I tak jak już powiedziałem, cały czas ten program jest znany i trafia on do Polaków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pytanie do Juliana, co Rafał Trzaskowski ma do zaoferowania elektoratowi Konfederacji? Już odpowiadam, tylko jeszcze taka mała poprawka, bo kolega mówił o kwocie wolnej od podatku 8 tysięcy złotych. Ja tylko wspomnę, że tą kwotą wolną od podatku mogą się cieszyć osoby zarabiające do 660 zł. A ponad 90% podatników do tej pory nie ma zmiany kwoty wolnej od podatku. Co do elektoratu Konfederacji, to ja tylko przypomnę, że Andrzej Duda przypomniał sobie, że istnieje taki elektorat Konfederacji i zaczął w tym momencie szkolować środowiska LGBT i mówić o wielkiej współpracy. Wcześniej na nic takiego nie było miejsca. Ja tylko przypomnę również, że Prawo i Sprawiedliwość może jest opcją prawicową, ale to jest partia oraz środowisko, które chce być najbardziej prawicowe i będzie wyniszczać wszystkie inne środowiska prawicowe, aby móc mieć ten tytuł najbardziej prawicowej formy. Ja również tylko przypomnę, jak skończył LPR i Samoobrona po współpracy z Prawem i Sprawiedliwością, po prostu zostały przeżarte przez tę formację i tak samo może się skończyć z Konfederacją, która nawiąże współpracę z Prawem i Sprawiedliwością.
Platforma Obywatelska może nie odpowiada światopoglądowo Konfederacji, ale na pewno jest jej bliżej gospodarczy, ponieważ jesteśmy zdecydowanie bardziej za obniżką podatków, wciskaniem obywatelom nowych podatków, które by obciążały ich portfele. Mamy wolnorynkowe poglądy i z tego, co się orientuje, Konfederacja głównie skupia się na kwestiach gospodarczych, a nie światopoglądowych. Bo w Polsce nie powinno być miejsca na spór światopoglądowy, tylko powinniśmy się po pierwsze nie kłócić o takie głupie rzeczy, czy ktoś powinien mieć prawo do bycia z osobą tej samej orientacji. Powinniśmy się skupić właśnie na gospodarce, która może być w nie najlepszej kondycji po pandemii koronawirusa. Dziękuję bardzo. Chciałbym zapytać, czy mogę dosłownie krótko jedno zdanie. No po pierwsze, jeżeli chodzi o LGBT, no to nikt inny jak środowisko Platformy i Lewicowe cały czas promuje ten temat. Po drugie, jeżeli są twierdzenia, że Prawo i Sprawiedliwość chce być jedyną partią na prawicy polskiej i wymieszcza Konfederację, no to chciałbym zwrócić uwagę, że skoro Konfederacja dalej funkcjonuje i pan Bosak miał lepszy wynik niż pan Biedroń i lepszy wynik niż pan Kosiniak-Kamysz, to trochę to wyniszczanie jednak słabo idzie. A po drugie, chciałbym też zauważyć, że Prawo i Sprawiedliwość ma dwóch wewnętrznych koalicjantów, którzy cały czas są, cały czas istnieją i nic się złego nie dzieje. Więc tyle ode mnie. Dziękuję. Dziękuję. Odpowiedzieliśmy na wszystkie zaplanowane pytania, również na niektóre pytania z czatu. Oczywiście dobrze wiemy, że na wszystkie nie dalibyśmy rady odpowiedzieć. Ja ze swojej strony zapraszam oczywiście do zasubskrybowania naszego kanału na YouTubie Ad Personam, do polubienia naszej strony na Facebooku, do dołączenia do debatawki. Jest to grupa Ad Personam. Oraz do dołączenia na naszego Discorda, gdzie również często odbywają się bardzo ciekawe dyskusje. Tymczasem przejdźmy do części podsumowania debaty i o krótkie podsumowanie tejże debaty poproszę Juliana. Dziękuję bardzo za zaproszenie do debaty. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali. Chciałbym tylko powiedzieć, że Rafał Trzaskowski jest gwarancją państwa, gdzie będzie ład konstytucyjny, gdzie będą przestrzegane zasady praworządności, gdzie rząd nie będzie was obciążać niepotrzebnymi podatkami. Jest to gwarancja stabilnego państwa, gdzie Prawo i Sprawiedliwość nie będzie się czuło bezkarnie, gdzie Andrzej Duda nie będzie mógł nikogo straszyć, tak jak wcześniej kolega wspomniał o tym, że to Platforma straszy. To Prawo i Sprawiedliwość straszy aktualnie ludzi Platformą Obywatelską, wycinając wypowiedzi Rafała z kontekstu. My nikogo nie atakujemy, nikogo nie próbowaliśmy zniszczyć jako środowiska, a Zjednoczona Prawica funkcjonuje na tym, że Prawo i Sprawiedliwość o czymś decyduje. Jeżeli ktoś ma z Zjednoczonej Prawicy inne zdanie, to jest w mediach wyzywany. Rafał Trzaskowski nigdy nie odważył się nikogo nie nazywać człowiekiem, odbierać mu człowieczeństwa, czy próbować paktować się z prawicą w momencie, kiedy dopiero dochodzi do dyktatury. W Polsce Rafała Trzaskowskiego każdy znajdzie miejsce dla siebie, niezależnie od poglądów. Będzie to prezydentura bezpartyjna, otwarta na wszystkie środowiska. Będzie to Polska samorządna, która będzie mogła sama decydować o tym, który region będzie mógł realizować jakikolwiek projekt, na które będzie zapotrzebowanie. To będzie Polska solidarna, otwarta, bezpieczna i to będzie Polska dialogu z kimkolwiek, niezależnie od tego, jakie by miał poglądy i jakiej byłby orientacji, koloru płci czy wiary. Dziękuję bardzo. Również o krótkie podsumowanie poproszę Kamila. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie, dziękuję widzom, dziękuję prowadzącemu, dziękuję także mojemu współrozmówcy za debatę, ale też przede wszystkim chciałbym się zwrócić z takim apelem też, jeżeli pan Rafał Trzaskowski, tak jak słyszeliśmy, ma być kandydatem niezależnym, no to chciałbym zapytać, czy już zdążył zrezygnować z funkcji wiceprzewodniczącego Platformy Obywatelskiej, ze swojej funkcji partyjnej, którą cały czas pełni i się nic nie zmienia. Jeżeli chodzi też oczywiście o kwestię dotyczącą straszenia,
To są tylko fakty. No jeżeli mówimy teraz w kontekście młodych szczególnie, pan Rafał Trzaskowski obiecał darmową komunikację miejską dla ludzi młodych w Warszawie. Gdzie ona jest? Pan Trzaskowski zaproponował utalentowaną Warszawę, taki program dla ludzi młodych, żeby ich rozwijać. Nawet nie ma zapowiedzi. Gdzie to jest? To są tylko i wyłącznie pytania i 93 niespełnionych obietnic wyborczych. A jeżeli chodzi o pana prezydenta Andrzeja Dudę, to należy powiedzieć jasno, pan prezydent cały czas, przede wszystkim przez całą kadencję spotykał się z Polakami. Spotyka się cały czas, odwiedził wszystkie powiaty w Polsce. Odwiedza i większe, i mniejsze miejscowości. Przede wszystkim pan prezydent Andrzej Duda nie boi się rozmawiać z Polakami, nie boi się słuchać Polaków. Jest prezydentem, który przez 5 lat pokazał, że może być godna prezydentura, może być godny prezydent, który nas godnie reprezentuje poza granicami naszego państwa i też ma swoje zdanie. Każdy, kto twierdzi, że pan prezydent Andrzej Duda nie będzie prezydentem niezależnym, to przypominam, jak opozycja bardzo namiętnie wzywała pana prezydenta Andrzeja Dudy do trzykrotnego weta, kiedy pan prezydent zawetował ustawę. Jeżeli to nie jest dowód na to, że pan prezydent ma własne zdanie, nie boi się tego zdania wyrażać, to już nie wiem, co nim jest. I pan prezydent właśnie to proponuje Polakom. Silną prezydenturę z własnym zdaniem, z jasnym programem i prezydenturę, która będzie otwarta. Pałac prezydencki zawsze był i zawsze jest otwarty dla każdego, jak będzie prezydentem pan prezydent Andrzej Duda. Dziękuję bardzo raz jeszcze. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za podsumowanie. No i cóż, dotarliśmy do końca. Ze swojej strony oczywiście zapraszam zwłaszcza do polajkowania naszej strony na Facebooku Ad Personam. Tymczasem dziękuję wszystkim widzom za obejrzenie. A zwłaszcza dziękuję Julianowi Rembelskiemu, działaczowi Młodych Demokratów oraz dziękuję Kamilowi Bartuzzi, działaczowi Forum Młodych PiS. No cóż, dotarliśmy do końca debaty, także trzymajcie się.